A zatem, moi drodzy, przyłączamy się do kolejnej kamery i tutaj pokażę już Wam wszystkie nasze moduły. Jak widzicie, po lewej stronie, tak, mam nadzieję, że tutaj widać w tym zakresie, widać główny nasz, jeden z fajniejszych modułów, shieldów do wszelkiej maści modułów ESP8266. Począwszy od modułów starych ESP01, czy Wy rozpoznacie, gdybym Wam nie pokazał symbolu, który to jest stary, a który nowy? Słuchajcie, no ja je rozpoznaję, to jest bardzo, one są bardzo łatwe do rozróżnienia, tak? Nawet gdyby zakryć tutaj napis, że to jest S-series, tak? Czyli seria S, zresztą niektóre S-ki nawet nie mają tego napisu, jak się okazuje, chińskiego. Można by próbować rozpoznawać po tym, jaka tu jest pamięć, ale tutaj też bywają już stare moduły sprzedawane z większą pamięcią. Nie polecam, polecam Wam zdecydowanie kupować te nowsze, a najlepiej u nas, gdzie będziecie mieli sprawdzone z dużą ilością pamięci, a przyda się to do testów i do budowy fajnych urządzeń. Chociaż wiem, że już wielu z Was poleciało i kupiło stare S-ki, wkopało się w te super stare i potem macie gdzieś tam problemy z uruchamianiem. Ale zobaczcie, pierwsza różnica jest taka, że nowy moduł S ma tutaj tylko jedną diodę świecącą. Stary moduł bez tego literki S ma dwie diody świecące tu w tych miejscach. Co więcej, ten nie ma niestety niektórych rezystorów wymaganych, podciągających, przez co ludzie mają problemy na całym świecie z ich programowaniem. Nie wszyscy dotrą do jakichś tam informacji na forach androidowych, że tu trzeba jakiś dodatkowy rezystor, a jak to połączyć i tak dalej. Wszystkie wiadomości są oczywiście w naszym kursie, nie ma żadnego problemu. My natomiast to, co robimy w naszych modułach, proszę bardzo, tutaj Wam pokażę, to dodajemy oczywiście tu są te dodatkowe rezystorki pomiędzy złączem, widzieliście w tamtym, nie ma, znaczy nie widzieliście w tamtym module, tutaj są, ale przede wszystkim dodajemy o wiele większą pamięć, mam nadzieję, że to będzie tu widoczne, ale widać 25Q32, słuchajcie, pamięć 4-megabajtowy flash, bardzo fajny. Te moduły, można z nich korzystać, można oczywiście z modułów ESP12 wszelkiej maści, zobaczcie tutaj proszę, wystarczy do takiego modułu ESP12 od po prostu przylutować sobie goldpiny w rastrze 2 mm. Bardzo łatwa sprawa nawet dla amatora, czy kogoś, kto zaczyna zabawę z lutowaniem, nie ma problemu i taki moduł już można testować sobie w naszym shieldzie. Ktoś powie, no dobra, jak będę to chciał dać do docelowego układu, to co, odlutowywać, mogę zniszczyć? Właśnie odwrotnie. W swoim układzie warto przygotować, zobaczcie, tu jest ten shield, warto przygotować tego typu żeby to dobrze pokazać, gniazdko. Oczywiście trzeba je tutaj specjalnie kupić w rastrze 2 mm. Widać, że ono jest o wiele mniejsze niż to zewnętrzne w rastrze 2,54 mm. Jeśli teraz pytanie na Wasze usta się ciśnie, dlaczego tutaj 2,54, a tutaj takie małe? Dlatego, że przygotowaliśmy takie adapterki. Takie adapterki, już o których Wam mówiłem, mają tę zaletę, że mogą symulować układ ESP01. Ten akurat nie symuluje, ale ten za to można osadzić, słuchajcie, na płytce stykowej, gdy wezmę płytkę stykową, to proszę bardzo, ładnie pasuje, pozostają jeszcze rzędy wolnych pinów, od których można wyprowadzić kabelki, nawet pod spodem też można wyprowadzić kabelki do różnych pinów i taki moduł testować. Oczywiście, gdy mamy symulować nim układ ESP01, to w tym momencie, zobaczcie, nie lutujemy tych zewnętrznych pinów, czy tych, oczywiście gdybyśmy wlutowali te poprzeczne, też w stykówce nie da użyć, ale o, proszę bardzo, taki moduł w tej chwili symuluje nam moduły ESP01. Cena takiego modułu ESP12 w zasadzie nie różni się od zwykłego ESP01, a zobaczcie, mamy od razu spory moduł. No gabarytowo jest troszeczkę większy, ale jak widzicie, gniazdko jest dokładnie takie samo. Oczywiście wyprowadzania są identyczne. Warto czasami mieć taki zamiennik starego ESP01, żeby użyć w jakimś starym swoim układzie, gdyby nam to się uszkodził i tak dalej. Więc mówimy, że to jest nie tylko płytka, adapter, który jest dla modułów ESP12. Oczywiście, tak jak było na widoku 3D, zobaczcie, wszystkie podciągające rezystory są, a więc naprawdę można korzystać ze wszystkich modułów rodzajów tych ESP, E, F i S, dlatego że nie wszystkie, na przykład E czy F, posiadają wszystkie wewnątrz pod tą blaszką, pod tym ekranikiem rezystory podciągające. To już wiedzą nasi kursanci, studenci Akademii Atnel.pl, a więc taka płyteczka świetnie się sprawdza do testów jako emulator ESP01. Pasuje oczywiście, również można ją programować, jak widzicie, w naszym shieldzie. Wystarczy ją wetknąć o tutaj, nawet tym najdrobniejszym złączem. Reszta nie jest podłączona i już można się bawić
bawić w programowanie, w komunikację z innym procesorem w zestawie ATB i tak dalej. A więc widzicie moduł uniwersalny dla wszelkiej maści układów ESP8266. Jak chodzi o moduły ESP32, to proszę bardzo, po prawej stronie mamy tutaj sekcję z shieldem i z modułem kamery. Jak mówiłem, proszę bardzo, wygodnie go sobie wkładamy. Co ważne, tutaj również mamy sekcję, podobnie jak w poprzednim shieldzie, do programowania tego układu. Tak, tak, ponieważ te moduły ESP-CAM32 nie mają, moi drodzy, wbudowanego tego programatorka z gniazdem micro USB. Jest pewien problem przez to, że nie ma wyprowadzonego przycisku reset, żeby go programować, jak ja to mówię, czysto. Trzeba stosować tak zwany brudny reset, co mi się nie podoba, dlatego my w naszym shieldzie wymyśliliśmy możliwość stosowania tak zwanego czystego resetu, pure reset, i jest to możliwe do zastosowania za pomocą tychże zworek i wyprowadzenia sobie z jednego miejsca tam kabelka. Dokładniej to mowa o przycisku reset, który jest na takim module. Proszę ja Was bardzo, o tutaj, z tego miejsca, z tego padu wystarczy, tutaj gdzie czubek długopisu pokazuje, wyprowadzić kabelek i go, słuchajcie, z łączem żeńskim doprowadzić do jednego z tych pinów na naszym shieldzie. I proszę bardzo, od razu mamy tak zwany czysty reset, mamy możliwość komunikacji naszego procesora ESP32, mamy możliwość korzystania z karty pamięci microSD, możemy się komunikować z zewnętrznym procesorem w zestawie ATB, niekoniecznie to musi być AVR, może to być PSOG, ponieważ kiedyś były shieldy dostępne, część osób kupiła. Może to być STM, ARM, ponieważ shieldy można wkładać w zestawie ATB nad prockiem Atmega, nad AVR-owymi i tak dalej. Można przełączać go na czas programowania pięknie, dostarczyć sygnały z FT232, programować na pełnych prędkościach, więc same zalety znowu w porównaniu do chińskich modułów. No, może ktoś powiedzieć, no problem polega na tym, że tu nie ma przejściówki USB RS-232. No, ale to jest przecież shield. Więc znowu, gdyby ktoś mnie pytał, czy można taką płytkę wykorzystywać poza zestawem ATB. Owszem, można. Do stykówki znowu nie wejdzie na zbyt szeroki rozstaw tych tutaj goldpinów, które muszą pasować do złącza mikroport w zestawach ATB, ale można na zewnątrz, oczywiście wystarczy ewentualnie doprowadzić odpowiednie miejsca piny RX, TX, gdybyśmy chcieli korzystać z innego procka I2C ewentualnie, a tutaj doprowadzić, uwaga, sygnały, tak jak mówiłem wcześniej, TX, RX, RTS, DTR z dowolnej przejściówki USB RS-232, nawet chińskiej, najtańszej, byleby miała te piny wyprowadzone. Mamy przycisk również flash, pięknie, reset, który działa i w trybie dirty, brudny reset, i w trybie pure reset, czyli czysty reset. Bardzo fajne zabawy z kamerką będziemy uskuteczniali wkrótce. No i na końcu widzicie moduł flagowy shield w końcu z tymi pięknymi przyciskami dotykowymi. Tu zamieściliśmy sobie jakieś trzy diodki w różnych kolorkach. Zobaczcie może, jak to działa. Podłączę sobie taki moduł do moduł ESP w Room32, słuchajcie, do tegoż shielda. W końcu przyszedł czas, aby wziąć zestawik jakiś ATB, proszę bardzo. Tutaj mamy, jak widzicie, mikroport, w którego będziemy osadzali nasze wszelkie tutaj shieldy. A zatem, moi drodzy, uwaga, podłączam go do zestawu ATB. Bardzo łatwy montaż, klik. Włączam teraz zasilanie całego układu. Ja akurat wykorzystuję tutaj przetworniczkę DigiLion. Mam zasilanie teraz, jak widzicie, bez kabla USB, wprost z akumulatora LiPo. Tutaj wyświetla coś się na wyświetlaczu COG, ale to z tego procka, tylko tak obrazowo, żeby widzieć, że tu działa sobie niezależnie jeden procek, a niezależnie możemy działać na drugim procku, nawet nie podłączając, jak mówiłem, kabla micro USB, ponieważ zasilanie do tego modułu możemy dostarczać tą oto zworką, tak? Czyli jeśli chcemy go zasilać i programować, to zdejmujemy zworkę, tutaj doprowadzamy kabel micro USB. Proszę bardzo, wezmę sobie tutaj kabelek jakiś micro USB i gdy go podłączę z zewnątrz, bardzo wygodnie się podłącza, wszystko ma być ergonomiczne, również możemy sobie w ten sposób działać. Ale gdy już testujemy dłużej aplikację, żeby kabel nam się nie plątał, to naturalnie możemy odłączyć, podłączyć zasilanie stąd i proszę bardzo, moi drodzy, przyciski dotykowe, trzy działają. Działają tak wyśmienicie, że wręcz można sobie by było z nich slajderki zrobić, słuchajcie, do przesuwania, przemiziania palcami,
Tu one nie są w formie slidera wprawdzie, no ale zobaczcie, jak to rewelacyjnie działa, gdy się to dobrze oprogramuje. Oczywiście ten program, nawet prosty, który tu służy do obsługi tych przycisków, nie jest napisany, nie jest wykorzystany jakiś prosty programik z tak zwanych egzamplesów do ESP32. Tutaj już trzeba było troszkę popracować, żeby uzyskać taki efekt załączania. Zobaczcie, że ja to zawsze lubię dopracować, nawet takie szczegóły. Klikam palcem, czyli klikam. Tutaj nie klikam, dotykam po prostu przycisk i zobaczcie, mogę go trzymać, dioda jest zgaszona wciąż, tak? Puszczam, dotykam, nie ma żadnych drgań styków, wszystko jest pięknie, słuchajcie, opracowane, a więc ręcznie mogę włączać, wyłączać. Proszę bardzo, naprawdę ta klawiaturka dotykowa działa po prostu rewelacyjnie. Oczywiście, jak mówiłem, wyłączę na chwilkę zasilanie. Gdyby ktoś nie chciał z niej korzystać, gdybyśmy potrzebowali pinów do innych celów, to proszę spojrzeć, od spodu mamy małe zworki SMD, które domyślnie są zlutowane i tutaj, jak są zlutowane, to te przyciski są podłączone. Tak samo rezystorki i zworki do diodek, gdyby nam miały przeszkadzać, ale zwykle diodki dodatkowe się zawsze przydadzą do jakichś celów nawet debugowych. Można jednak wszystko zrobić, więc znowu niby prosty shield, niby prosta płytka, ale naprawdę rewelacyjna w swoim działaniu. Co najważniejsze we wszystkich naszych modułach, to jest bardzo istotna sprawa i doceniło to już wiele osób na naszych innych shieldach, dlatego teraz zwykle to stosujemy, że wyprowadzamy, spójrzcie, w płytkach podwójne rzędy goldpinów, te wszystkie sygnały, które tutaj mamy, z którymi musicie się bawić, że podłączycie jeden kabelek jakiś tam, gdy na stykówkach się bawicie i tak dalej, to później wyprowadzanie tego jest trudne. Tymczasem przecież ktoś powie, no ale po co mi dwa, co ja będę dwa sygnały do jednego przycisku podłączał? Nie chodzi o przycisk, testowanie czasami, sterowanie diody, a trzeba podłączyć analizator stanów logicznych, może coś innego, więc podwójne rzędy goldpinów są wyprowadzone, pięknie opisane, szczególnie w przypadku tego z kamerą. Oczywiście, moi drodzy, również to jest bardzo fajna rzecz, pięknie są opisane także tutaj. Zobaczcie, gdy podłączamy ESP01, ten mały modulik, to jego wszystkie wyprowadzenia mamy tutaj po lewej stronie. Je można na palcach jednej ręki wyliczyć, to jest GND, pamiętam już z pamięci, IO2, GPIO2, GPIO0, a także RXD i TXD. Proszę bardzo, też są wyprowadzone na zewnątrz. Można się podłączać analizatorem, co już pokazywałem w kursie, co się dzieje na pinach, warto zbadać, pobawić się i tak dalej, więc moi drodzy, zapraszam, konstrukcje naprawdę przemyślane, praktyczne w działaniu, świetnie to wszystko śmiga, działa, można przepięknie testować, kompaktowe. Jeśli chodzi o moduły ESP do shieldu, tego właśnie z ESP8266, to mamy tutaj, bo ktoś mi powiedział, że w chińskim module jest fajnie, bo tam są takie sprężynki i piny, można wcisnąć go i nie trzeba nawet lutować nic. Słuchajcie, to nie jest dobre rozwiązanie, już miałem okazję to testować. Z tych sprężynek czasami wypada, trzeba trzymać ręką, czasami nie wiemy, że mamy niekontakt, coś się nie programuje. No tragedia, bym powiedział. Tutaj po prostu klikamy, a jak mówię, gdy później projektujemy własną płytkę, to takie gniazdko pod, zobaczcie, tak przylutowane goldpiny, przecież wystarczy sobie przygotować. Na bazie kursu wiecie już, gdzie, co, jakie rezystory podciągające doprowadzić. I proszę bardzo, mały gabaryt w porównaniu do ESP jakiegoś 01. Widzicie, niewiele większy moduł. Powiedzmy, jeśli chodzi o wysokość, chyba identyczny, jak nie ciut krótszy. Na szerokość może troszeczkę szerszy, a więc zobaczcie, w tym momencie ESP12 może nam zastąpić wprost w naszych układach i rozwiązaniach stare ESP01. Poza oczywiście tym gigantem od nas, który to ma osadzoną pamięć flash 4 MB i również działa świetnie, dokładnie tak samo jak ESP12. To by było tyle. Zapraszam na nasze strony, szczególnie na atnel.pl. Przypominam, że gdy przejdziemy na stronę atnel.pl główną, to później wchodzimy w dział elektronika. Po lewej stronie w menu szukamy, na razie jest na dole, być może potem to podniosę do góry, ale na dole ESP Shields, tutaj pobieramy pełną dokumentację w PDF-ach. Wszystko można sobie wydrukować, sprawdzić, lutować. Przemiłej zabawy życzę z ESP i wielu przygód, bo już wiecie, że zapowiada się to nieźle. To by było na tyle. Miało być krótko, 5 minut wyszło jak zwykle, chyba dłużej, trudno. Mam nadzieję, że miło się tego posłuchało. Hej!